Witajcie, Paragwaj Live. Ja mam na imię Zbyszek i serdeczne pozdrowienia, jak zawsze, ze słonecznego Paragwaju. Dzisiaj ważny temat. Jeżeli chodzi o yerba mate, zostańcie z nami. Dziękuję za pytania. Paragwaj Live, nasze pieski się odzywają. Pytacie wiele razy właśnie, jak się parzy yerba mate z ziołami. Przede wszystkim z leczniczymi ziołami, które pomagają w wielu chorobach. I tutaj są pewnego rodzaju dyferencje, dlatego chciałem zwrócić na to uwagę, jak się u nas w Paragwaju to robi. Ok? A tu nasze pieski, które z rana też chcą się nagrać. A więc uważnie oglądajcie dalej wideo. A więc rekwizyty. Dwa rekwizyty to są praktycznie najważniejsze. Pytacie się razem czy osobno. Tak, ja z jednej strony mam głampę i bombilię. Tak, zwykła drewniana głampa i zwykła bombilia. Na razie głampa jest pusta. Z drugiej strony biorę zwykły termos. Tak, normalny termos, który również się nadaje na herbatę, nic w nim zwykłego, nie jest obijany skórą, tak jak w niektórych moich filmikach, to jest normalny, zwykły termos. I tak, co jest najważniejsze, że praktycznie wielu z Was w wcześniejszych pytaniach zapytaniu, jak się parzy yerba mate, a w dzisiejszym odcinku, jak się parzy yerba mate z ziołami leczniczymi, a więc z indiańskimi leczniczymi ziołami. I tutaj ja zawsze robię to oddzielnie. To znaczy tak, tutaj do głampy kupuję to samo, co i w Polsce jest pewno do kupienia, yerba mate. Akurat tutaj jest yerba mate campesino, boldo i mięta. Ale nie to, że akurat tylko tą piję, różne mi się zdarzają, ale akurat dzisiaj słoneczko już wychodzi, piję właśnie tą. Tu już, jak wspomniałem, jest torba i w środku jest zawartość akurat pół kilo yerba mate z boldo i z miętą. A więc tutaj do głampy wrzuciłem już, widzicie tutaj, yerbę. To właśnie suchą yerbę, którą w każdym sklepie można kupić. To jest mniej więcej, wszyscy się pytają, ja to mniej więcej wrzucam 3/4. Tak, tego pojemniczka, lekko po szkosie, co jak widać też nie zawsze się zgadza. Po prostu tu jest bombilia. Prosta sprawa, wrzucam takim skrętem, że tak powiem, wkładam i zostawiam. To wszystko jest suche, na razie niczym nie jest zalane. Proszę nie mieszać tą bombilią w żadnym przypadku, tak jak łyżeczką, tylko po prostu lekkim skrętem wrzucić do dna i zostawić w spokoju. Teraz poszliśmy do ogrodu i to jest właśnie to zioło, które dzisiaj będę pił. Nazywa się Jaguare TKA. To jest temat, jakie widzicie. Cienkie liście. Potem Wam przetłumaczę z książki o ziołach leczniczych parę zdań więcej. Tutaj zobaczymy, to już obskubałem. Tu po lewej stronie jest ruda. Tak to się nazywa. Tu są jeszcze banany, oczywiście jeszcze ich nie ma. A pod spodem następny krzaczek Jaguare TKA. Tak to wygląda i zobaczcie, tutaj z tego można już sobie spokojnie urwać. O, można tutaj, to jest takie, nie wiem, kaktusowate, w każdym razie nie potrzebuje dużo wody. Rośnie, jest gorzkie, wspaniałe zioło. I uprzednio, widzicie, umyte zioła wrzucam spokojnie, wkładam do moździerza.
dobry, solidny, ciężki. No i teraz trzeba oczywiście ładnie ubić to zioło, rozetrzeć, aby puściło gorzki smak. O, czyli to jest mniej więcej, jak jest gotowe. Tak to wygląda. Zioło w miarę dobrze jest to starte. I teraz ważne. Zioła prosto z moździerza. Wrzucam. Tutaj bezpośrednio. O, paluszkiem oczywiście wcześniej umyć. I wrzucamy termosu. Bezpośrednio do termosu, proszę pamiętać. Z moździerza bezpośrednio utarte zioło do termosu. Wodę po zagotowaniu odczekujemy jakieś, no palca nie wsadzam, nie, bo za gorąco by było, dlatego trochę trzeba odczekać, no nie wiem, jakieś 5 minut. Bez termometra i zalewam zioła, w tym wypadku Jaguare TKA. Praktycznie do samego końca. Tak więc wszystkie procedury przygotowawcze mamy. Proszę zapamiętać, tutaj w głąbie mamy yerbę, tak? Tą powszechnie, którą można kupić w sklepie, czy akurat tej marki, czy innej, nie ma żadnego znaczenia. Wrzucamy tutaj yerbę, 3/4. Skrętem lekkim wkładamy bombilię, na razie jest wszystko suche. Tutaj w termosie, jak powiedziałem, znajduje się Jaguare TKA, a więc zioło, powiedzmy sobie, zaparzone, zalane gorącą wodą. To tak odstawiam, powiedzmy, na 5-10 minut, to nie ma wielkiego znaczenia, tak aby kompletnie nie wystygła i ona w tym momencie, że tak powiem, się parzy. Oczywiście można lekko przygotować, to już jest do gustu, do smaku, jak wy uważacie. Ja robię tak. I teraz co brakuje? Kto uważnie oglądał? Brakuje łyk wody. Do tego używam zwykłej wody, niegazowanej. My bierzemy nieraz kranówkę, ponieważ mamy studię głębinową, no ale powiedzmy sobie, zakładając, że w Polsce tych studii głębinowych jest mało, czy jeżeli ktoś mieszka w mieście, naturalnie kranówka, w zależności od tego, czy jest to większa, czy mniejsza zawartość chloru, na ogół się nie nadaje. Dlatego polecam zwykłą wodę, niegazowaną. I teraz tak, tutaj praktycznie wlewam, o, dobry łyk. Nie mieszam, nie piję. Nie wylewam, tylko zostawiam na około 3-4-5 minut spokoju dla świętego, nie Piotra. Tak daleko jeszcze nie zaszliśmy, do świętego Tomasza. A co potem? A teraz nie pozostaje nam nic innego, jak delektować się wcześniej zrobioną yerba mate z indiańskimi leczniczymi ziołami. Tu głąba, do tej pory święty Tomasz już wszystko wypił, więc możemy my pić dalej. Nalewamy i delektujemy się. Tak, niektórzy z Paragwajczyków, nie jest to po chamsku, ten pierwszy wypluwają. A teraz przejdźmy do drugiego. I ten już dla nas. Siorpanie jest jak najbardziej wskazane. I smakuje wybornie, jak powiedziałem, gorzkie. A więc
Chcę, abyście byli zdrowi w tych trudnych czasach. Przygotowujcie zioła na wasze sposoby, może tak jak w Paragwaju, więc życzę wszystkiego dobrego. Z yerbą matą, z lewej strony, jak zawsze, polecam nasze ciekawe filmy z naszego kanału Paraguay Live.